Mousecraft to zabawna gra logiczna, która łączy dwa elementy. Układanie klocków w stylu Tetrisa oraz konieczność przeprowadzenia przez planszę niezbyt zaradnych istot. Przygotowało ją polskie studio Crunchy Colas, mające w swoim dorobku inną pomysłową produkcję, World Trap Dungeon. W Mousecraft pomagamy myszom w ich nieustannym dążeniu do zdobycia kolejnych kawałków sera, przy okazji poznając historię o pewnym szalonym kocim naukowcu. Ten majaczący w tle każdego z poziomów osobnik próbuje okiełznać potencjał tajemniczej maszyny napędzanej właśnie przez myszy. Twórcy gry przygotowali ponad 200 poziomów zawierających przeróżne konfiguracje i zagadki, jakie musi rozwikłać gracz. Atrakcje zostały podzielone na dwa tryby, puzzle oraz arcade. Pierwszy z nich zawiera łamigłówki, z którymi nie trzeba się spieszyć. Druga forma zabawy premuje zręczność i szybkość działania. Mousecraft zawiera także edytor poziomów, dzięki któremu można stworzyć własne labirynty. Yo, witajcie bardzo serdecznie i dość tego gadania i od razu przechodzimy do gry. Klikamy graj. Okej, używanie klocków twoim zadaniem jest doprowadzenie myszy do sera. Bla 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 bla. Kliknij, aby kontynuować. Dobra. Aby zacząć, także tu klikniemy. A myszy już idą, tak? Dobra. Także już sobie przeszły pierwszy poziom. Możemy to troszkę przyspieszyć i jedziemy dalej. Obracanie klocków. Obracaj klocki poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy. Kliknij, aby kontynuować. A czy możemy już dać ten? Klocki? Tak. Możemy. Okej, to ona przejdzie tutaj. Wskoczy na to. Albo nie, inaczej. Cofnij. Może to damy tutaj, a to tu i zobaczymy, jak to pójdzie. Przyspieszymy. A nie zebrało jednej gwiazdki. Dobra, walić to. Jedziemy dalej. Układanie klocków w trakcie gry. Czasami będziesz musiał układać klocki już po opuszczeniu sera, kiedy myszy pokonają część poziomu. No dobra. Czyli tak, one przejdą tędy, sobie tutaj, spadną. Będę musiały, dobra. I to bym wtedy dał tutaj. Okej. Poczekajcie. Jeszcze raz. Dobra. Także sera. Zaklikamy. Jedziemy. No, przejdź. I teraz tak. Like a genius. Następny poziom. Strzeżcie wysokości. Myszy to delikatne stworzenia, nie przeżyją upadku z wysokości większej niż 3 jednostki. Dobra. Czyli raz, dwa, trzy. Aha, czyli tutaj nie mogą spać, tak? To zrobimy im takie coś tutaj. Kiedy polecą sobie stąd, tu wrócą i potem trzeba by jakoś tam czekajcie, nie tak, albo inaczej zrobimy to inaczej. Ser muszę kliknąć. Dobra. Opa. O, i teraz wtedy im się uda wejść po tego sera. Po ten ser. Nice. Następny poziom. Niszczenie klocków. Za pomocą młotka możesz niszczyć klocki. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu ekranu. Mogę niszczyć klocki. Tylko po co? A mogę tylko jednego zniszczyć? Czy jak? Jeszcze raz.
Tak, wtedy niszczę całe klocki, ale musimy zrobić tak, żeby one zebrały tą gwiazdkę, potem tą gwiazdkę. Teraz jakby to zrobić? Mam jeszcze do dyspozycji takie klocuszki. Dobra, chyba wiem, jak to zrobię. Let's go. A, serusze. Teraz dam tutaj. One wejdą tam. I teraz dam tutaj i wejdą po swój ukochany serek. I powinno być wszystko ok. Nice. Następny poziom. Ok, to będzie ostatni poziom, w jaki sobie tutaj zagram. Dobra. Muszą wejść tutaj i nie mogą paść z trzech tych, bo wtedy cię zabiją. Także trzeba zrobić jakoś inaczej. Możemy zrobić tak. A to wtedy spadnie. A co się stanie z gwiazdką? Czy ona znika gdzieś, czy co? Nie, jeszcze raz. Pomyślmy. Pójdą sobie tutaj. Nie mogą spać, bo się zabiją. Także możemy użyć takiego. Nie, tak nie może być. Ach, teraz zagadka. Pomyślmy. Fuck, nie tutaj. Może trzeba poświęcić jedną tą gwiazdę. Albo i nie. Wow, czyżby się udało? Nice. Okej. Czyli to było na tyle, tak? I to jest już ankieta. No dobra, no bo to była wersja pre-alpha, także nie ma się co dziwić. Także dzięki za oglądanie, to była gra Mousecraft. Jeżeli wam się spodobało, to strzelcie lajka pod filmem, na Facebooku, link jest w opisie. No i tyle, trzymajcie się, cześć.